Cześć, czołem, z tej strony Kazox i witam was w unboxingu kolejnego już arcade bloka. Dobrze, nie będę za dużo opowiadał, po prostu zabierzemy się za rozpakowywanie. Aż jestem ciekaw, bo poprzedni bardzo mi się podobał, więc możliwe, że ten będzie, znaczy możliwe, mam nadzieję, że ten jeszcze będzie lepszy. Dobra, tak więc zaczynajmy. Już przecięłem tutaj tą ochronną folię. Więc zaczniemy zaglądać, co jest w środeczku. No, na początek już jak widać jest koszulka. Z czego tym razem? O, już widzę z czego, z Zeldy. Zaraz przyjrzymy się, tylko rozłożę ją. Tak, motyw, no Zelda. Jak widać oczywiście. Każdy kto widział albo grał w Zeldę wie o co chodzi. Bardzo fajna koszulka, taka prosta, akurat takie lubię. Czarny kolor, więc też będzie mi na pewno pasował. Dobra, odłożę na razie na bok, a zaczniemy oglądać co dalej mamy. Widzę jakąś maskotkę pluszową. O! Już na najnowszy film Warcraft przygotowali się z maskotką. Przywitaj się, tak, to ja. Dobra. Fajna wykonana, taka inciusia, no. Nie wiem, czy będę gdzieś trzymał albo co, chyba będzie do szafki albo na półce postawię. No, ciekawe no. Co mam więcej powiedzieć? Dobra, zabieramy się dalej. Bo widzę, że coś ciekawego tutaj znajduje się małego na przodzie. Przypinka z arcade bloka sygnowana, oryginalna. Tutaj Penestrel Studio. Otworzymy, zobaczymy co tutaj jest w środku dokładnie. No, jak to? Świeciątko. Okay. Otworzymy folijkę. I... A, ja myślałem, że to jest metalowe, to jest plastik. To tak zawiodłem się. Ja myślałem, że to będzie metalowe, a tutaj plastik, taka przypinka. No, trochę zawód jest. Przyciski? Jakby czuć jakby się wciskały trochę, ale... Nie, tylko tak wydałem taki efekt jakby. Ale no... No, ciekawe, no wolałbym, żeby to było jednak metalowe, to by jakoś tak lepiej wyglądało. No ale co, no to też bardzo fajnie wygląda. Dobra, dalej, coś już większego. O, lunchbox, pudełko śniadaniowe z Plants vs. Zombie. Dobra, wyjmiemy, zobaczymy jak to wygląda. Fajnie takie... żłobione, jak tutaj widzicie. Z dwóch stron. Z tej strony... Właściwie to samo, ten sam motyw właściwie prawie jest, no. O! Dwustronnie otwierana, patrzcie. Z jednej strony można otworzyć? Jaki? O dziwo, można otworzyć z... No słuchajcie, z drugiej. Takie... Taki ciekawy barier. No, żeby z dwóch stron się puszka otwierała, to jeszcze... Powiem wam szczerze, tego nie widziałem, no ale dobra. Dobra, zamykamy jedną stronę. I zamykamy drugą stronę. Dobra, idziemy dalej. No, jakbym takim czymś do pracy poszedł, to by było śmiechu. Głębiej, co tu mamy jeszcze? O, magnesy z Mario. O, będzie mi pasowało idealnie na lodówkę. Oj, to będzie fajne. Poczekajcie, otworzę. Czekaj, to jest jedna taka gumeczka. Zaraz się tym zajmę. Bo w środku pewnie są takie, żeby sobie można było układać jak kto chce. Tak jak widziałem w poprzednich jakichś arcade blokach, były takie magnesy, które można sobie było ułożyć w jakiś wzór na lodówce. Sprawdzimy, czy to zawiera to samo. Czy może coś innego. Dobra, dostałem się do środka. No tak. Mamy tutaj oczywiście wszystkie z Mario, ojejku, ale będę miał zbudowaną lodówkę. No kurczę, no będzie się działo ludzie, naprawdę. No to mi się bardzo spodobało. O, jestem tak zadowolony z tego, że nie wiem. Tutaj możemy się przyglądać, tutaj mamy Mario w różnych pozycjach, Luigi, grzybki, kwiatuszki, nasze monety, chmurki, które były wykorzystane te same tekstury co w trawie. No normalnie bajeczka, no super. Dobra, co mamy jeszcze tam dalej ciekawego? Co to, serduszka jakieś? Nie wiem, na co takiej okazji, co życia chyba oznacza, ale...
Chyba tak, chyba życia. Nie wiem, z Wikida się tutaj nie wiem czemu. Dobra, nie wiem co to dokładnie znaczy. Zapewne jest opisane to wszystko w tej książeczce. This June arcade block will feature an item that is guaranteed to body the competition from Street Fighter. Trzy ekskluzywy. No nic, to zobaczymy, co tu jeszcze ciekawego mamy opisanego? Czyli tak, podsumowując, w opisie jest napisane tak, że posiadamy koszulkę z Legend of Zelda Triforce, Super Mario Bros. Build the Lever Magnesy, puszka z Plants vs. Zombie, z NES-a kontroler taka przypinka i Zelda Life Hearts Bumper Sticker, a nalepi po prostu serduszka z Zelda. No to zaraz przyjrzymy się zaraz wszystkiemu, co tu było. Pudełko na razie podstawię. I po kolei zacznijmy od tych większych, cięższych, metalowych rzeczy. No to puszeczka na pewno. Do tego jakieś serduszka mamy z Zeldy życiowe. Magnesy z Mario. No dawajcie, stójcie, nie spadajcie. Poza magnesami mamy maluteńką przypinkę z arcade bloka, pluszaka z... stanie on czy nie stanie? Z Warcrafta, który, powiem wam, tylko nie chce stanąć na nogi, więc ciekawie. Myślałem, że przecież stanie. Stoi, stój! No. Nie tam. Nie stań. Połóż się lepiej. No i oczywiście, jak co, każde wydanie, na po wszystkie podsumowania mamy koszuleczkę z Zeldy. Poczekajcie, wyciągam przypinkę, bo mi się schowała. I to jest cały arcade block, który jest dostępny w tym miesiącu. No nie powiedziałbym, że jestem jakoś tak szczególnie świetnie zadowolony. Gdyby to może było wykonane z metalu, to by było bardziej. Magnesy mi się super podobają. Pluszak... tak ciężko skomentować. Jeżeli ktoś lubi takie oczywiście, to na pewno będzie zadowolony. Puszka śniadaniowa, no bardziej jako na pierdółki będzie niż na prawdziwe śniadanie. No i nalepki życiowe, no to mogę lepić sobie na samochód albo na rower. No zobaczymy. No jest źle, powiem i tak, ale chyba myślę, że mogłoby być lepiej. Mam nadzieję, że w przyszłym miesiącu się oczywiście poprawią. A wy jakie macie komentarze odnośnie tego arcade blocka? I zapraszam oczywiście do obejrzenia moich innych seriali, i które nagrywam, oraz innych recenzji, vlogów, unboxingów. A w tym porze żegnam się z wami i widzimy się oczywiście w kolejnych seriach. Tak więc do zobaczenia, na razie!